Dzień dobry, ja nazywam się Ewa Wilczyńska, jestem dziennikarką Gazety Wyborczej i moimi gośćmi dzisiaj są Artur Nowak, mecenas i publicysta i profesor Stanisław Obirek, publicysta, teolog, historyk i były jezuita. Obydwaj panowie od lat piszą o nadużyciach w polskim kościele, piszą i mówią. Teraz wspólnie napisali książkę Gomora, pieniądze, władza i strach w polskim kościele, o której to dzisiaj porozmawiamy. Na początek chciałabym fragment, który wasza książka się zaczyna przeczytać. Od kiedy się poznaliśmy, rozmawiamy o tym, że Kościół rzymskokatolicki w Polsce, jak mityczne kanejskie miasta, rozpusty Sodoma i Gomora, jest skazany na upadek. Coraz to bardziej puste kościoły, brak powołań, odejścia młodych z lekcji religii, o skandalach obyczajowych i finansowych nie wspominając, to twarde fakty. Czy przyjdzie opamiętanie? I ja bym panu chciała zapytać na początek, czy przyjdzie to opamiętanie? Ja myślę, że nie ma co wymyślać jakiejś odpowiedzi na to pytanie, bo tą odpowiedź znajdujemy w tym, co się stało na zachód od Odry. To znaczy, opamiętanie przyjdzie w momencie, kiedy ziści się chyba ta wizja młodego Ratzingera, kiedy te kościoły rzeczywiście będą puste i ta wspólnota jak gdyby odrodzi się na nowo. No jesteśmy w tym procesie, to nie budzi wątpliwości. Kościół jest na równi pochyłej. Ja mam takie wrażenie, że polscy biskupi dynamizują to zjawisko. To znaczy, no chociażby te obrazki z ostatnich dni, te wywiady i świetne samopoczucie i w ogóle taka euforia w związku z tymi wizytami grup biskupów przy tej okazji tej wizyty apostolskiej. Problem polega na tym, że determinantą tego opamiętania jest postawa ludzi, którzy tworzą Kościół. Czy oni chcą wziąć za ten Kościół odpowiedzialność, czy nie. Ja mam takie wrażenie, że Kościół jest żywnie zainteresowany tą taką powierzchowną religijnością, dlatego żeby ci ludzie za bardzo tam i żeby wymagać od nich jak najmniej, żeby oni nie mieli jakiegoś takiego poczucia obowiązku. To trwa już u nas od wieków. Ja nie widzę takiego ruchu ze strony katolików, którym by się to nie podobało. Oni się w zasadzie przyzwyczaili do takich newsów. One już nas jakoś nie rażą, niestety, że jest kolejny ksiądz pedofil, że jak się dowiadujemy w ostatnich dniach arcybiskup Łódź nie dość, że nie wiem, uprawiał handel parafiami, że mobbingował księży, że krył pedofilię, też na dodatek spotykał się z jakimiś typami spod ciemnej gwiazdy. My jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do tego obrazka. Jakoś na nikim to nie robi chyba wrażenia. I wreszcie trzeba sobie powiedzieć przede wszystkim o młodzieży. Młodzież jest kompletnie niezainteresowana tematem już Kościoła. Dla nich to są jakieś wykopaliska archeologiczne. Rozmawiam z ludźmi, którzy mają 20 lat, 20 kilka lat i to ich w ogóle ten temat nie interesuje. Myślę, że dla osób, które przeżywają jakąś taką jednak traumę odklejenia się od Kościoła, jest to trudne i są w różnych fazach jakiegoś takiego gniewu. Myślę, że to przypomina taki proces żałoby, niedowierzania na początku, a później akceptacji. Myślę, że te osoby generalnie sięgają po naszą książkę, bo mają taką potrzebę, żeby utwierdzić się w jakichś swoich przekonaniach. Ale opamiętania nie będzie, bo nie ma ku temu warunków. No nie widzę tutaj, myślę, że nie widzimy kogoś, kto by do tego opamiętania miał wezwać. No, nie ma takiego przynaglenia. Biskupi mówią, że wszystko jest w porządku. Ludzie przytakują, no skoro biskupi mówią, że wszystko jest w porządku, to wszystko jest w porządku. I tak to dryfuje w stronę czego? Do tego, że te kościoły będą puste za chwilę. Sam jako pierwszą zasadę Gomory podajecie, że Kościół sam reformować nigdy się nie chciał. Działo się to dopiero ze względu na naciski zewnętrzne. Wasza książka trochę takim naciskiem jest. Są też inne osoby, które głośno mówią o tym, co się dzieje w Kościele, o wszystkich nadużyciach. Są osoby odważne, które walczą o ten swój Kościół, środowiska związane z Kontaktem, z Tygodnikiem Powszechnym, Więzią. Czy może ten nacisk pozwoli coś zmienić w takim razie? No, książka już ma swój żywot. 15 września zaczęliśmy o niej rozmawiać, pojawiła się w księgarniach.
I myślę, że odpowiedź na pytanie, czy przyjdzie opamiętanie, poniekąd już przychodzi do nas trochę taką reakcją zwrotną. Obaj dostajemy maile, telefony, nie wszystkimi się dzielimy, tak dużo jest tych reakcji. I podzieliłbym te reakcje na dwie jakby grupy. Ze strony głównego adresata mamy wymowne milczenie. No nie, żebyśmy się bardzo przyjaźnili z biskupami, ale znamy niektórych i z ich strony nie ma żadnej reakcji. No pewnie dlatego, że są głównymi bohaterami tej książki i nie są to bohaterzy jaśniejący jakimś blaskiem. Nie ma też reakcji ze strony, przynajmniej publicznej, ze strony księży, ze strony jakichś instytucji katolickich. Natomiast ze strony środowisk liberalnych, takich obojętnych, spotykamy się wręcz z entuzjastyczną reakcją, że zdobyliście się na odwagę, że zebraliście się, to było to w jednym miejscu. I myślę, że to już jest po części odpowiedź na pani pytanie, że opamiętanie przychodzi, ale nie ze strony tych, którzy powinni się opamiętać, tylko przychodzi pewien typ refleksji ze strony tych, którzy myślą podobnie, tak jak my, ale nie mieli czasu, czy odwagi, czy chęci, żeby to głośno wypowiedzieć. Więc ta książka, ona nie jest reportażem takim beznamiętnym. To jest niewątpliwie książka gorąca, z gniewem też napisana, ze złością, że jak to możliwe, że w kraju nominalnie demokratycznym obserwujemy takich równych i równiejszych. Pisaliśmy trochę komplementarnie. Mi się bardzo dobrze z Arturem współpracuje, bo on jest prawnikiem, mecenasem, ma, jakby jest na linii frontu z tym, jak różnie jest Kościół traktowany, czy przez sądy, czy przez prokuraturę, czy przez samych oskarżających, którzy mają tutaj ten dodatkowy ładunek lęku, strachu, wstydu, bo dotykają jakby sakrum. Ja z kolei mam te wieloletnie doświadczenia z instytucją od wewnątrz, i wiem, że tej instytucji bardzo trudno od wnętrza pomóc. Pani wymienia te środowiska katolicyzmu takiego lewicującego jak środowisko Kontakt, czy takiego otwartego, przynajmniej nominalnie, jak Tygodnik Powszechny, Znak czy Więź. Ale widać, że oni też mają kłopot z naszą książką. Te środowiska podchodzą do tej książki, jeżeli w ogóle podchodzą, jak do jeża. To znaczy, że nie postrzegają w nas partnerów w dobrej sprawie tego oczyszczania Kościoła, tylko jako takich trochę wybiegających przed szereg. I myślę, że to, co pani sugeruje, no tak, masa krytyczna tego gniewu społecznego musi się zgromadzić, żeby znaleźć też środki i sposoby, jak ograniczyć to bezprawie, które jest ewidentne. No właśnie, mówi pan o bezprawiu, więc może powinniśmy też naciskać na instytucje państwowe, żeby przynajmniej z częścią tych problemów się rozprawiła. Na przykład Polska mogłaby wypowiedzieć konkordat. No tak, ale są o wiele bardziej jaskrawe przypadki, którymi państwo się powinno natychmiast zająć. No bo kilka miesięcy temu pojawia się news, bardzo prosto ustalony przez dziennikarzy wirtualnej Polski, że arcybiskup Guć, tak, zgromadził w samych nieruchomościach między 12 a 15 milionów złotych. Ja nie wiem, ile on przepił, ile przejadł, przehulał, bo to jest człowiek, który jest znany właśnie, ma taką twarz, a raczej gębę takiego hulaki, ile ma na kontach. No i nikt nie zadaje sobie pytania, skąd ten człowiek te pieniądze wziął. No, pamiętamy proceder dobrze opisany handlu parafiami, tak? Nie wiem, może tam na tym zarobił. Dowiadujemy się, że gdzieś, no, dowiadujemy się strasznych rzeczy o tym, że zadaje się z jakimiś ludźmi spod ciemnej gwiazdy. Pojawia się nazwisko Baksika, Pershinga, jakieś imprezy pijackie, tak?
pranie brudnych pieniędzy, że Baksik zamieniał dolary w złotówki w jednej z parafii w archidiecezji gdańskiej. No, tym się prokuratura powinna natychmiast zająć. To znaczy, ja podejrzewam, że gdybym zwykły Kowalski miał gdzieś nagle w nieruchomościach 15 milionów i pojawiłby się taki materiał, to tam by, nie wiem, minister Ziobro na sygnale pojechał, tak? Natomiast tu się nic kompletnie nie dzieje. Czyli to rzeczywiście jest immunitet. Nie wiem, czy to jest efekt jakiejś aureoli. Chcę też powiedzieć jednak wiele słów ciepłych pod adresem sądów, bo rzeczywiście prowadzę te procesy pedofilskie i muszę powiedzieć, że sądy stają na wysokości działania i nie klękają, tak? Nie przyklękają ani na jedno kolano. To znaczy, to rzeczywiście są zdeterminowane, żeby te sprawy wyjaśniać, sądy karne. Tak jak wiemy, sądy cywilne zasądzają odszkodowanie. No, Polska jest krajem, który funkcjonuje w ramach systemu prawa rzymskiego, prawa cywilnego, które funkcjonuje w całej cywilizowanej Europie i te odszkodowania zasądza. Natomiast mamy do czynienia i stawiamy taką tezę, że ta instytucja z pewnego założenia jest patologiczna. To znaczy jest patologiczna dlatego, że jest wyjęta spod prawa. Jeżeli ktoś jest wyjęty spod prawa, to co to oznacza? To znaczy, że może robić, co mu się podoba. W Kościele nie ma żadnej kontroli wewnętrznej. To znaczy, proboszcz nie wie, na ile oszukuje go wikary. Biskup nie wie, na ile oszukuje go proboszcz, a Watykan, na ile diecezja. Tak to wygląda. Tam nikt, po prostu wiecie państwo, jak to wygląda. Tam są koperty, kartony z pieniędzmi i gdzieś tam wyrastają wokół tego fortuny. O ile systemy, może inaczej, ile korporacje, państwa poszły w kierunku jakiejś transparentności, no widzimy ten kierunek, no szli, te mierniki transparentności są naprawdę na bardzo wysokim poziomie w korporacjach. Tam sobie nikt nie może pozwolić na żaden skandal, bo na tym traci. No to Kościół z nic tym kompletnie nie robi. To często Stasiu powołuje ten przykład katolickiego historyka, lorda Actona, no, który mówił, że no, władza absolutna, a o tym przecież mówimy, absolutnie demoralizuje, a więc system jest zły. System tworzy tą pokusę i tacy ludzie jak Guć no, są wypluwani przez ten system i będą wypluwani po prostu, bo on tworzy naturalne mechanizmy ku temu. Z drugiej strony mamy takie zjawisko, że ludzie, piszemy o tym w książce, zadowolają się taką rolą konsumentów religijnych, to znaczy wchodzą w ten taki międzypokoleniowy program lojalnościowy, chrzest, komunia, bierzmowanie, sakramenty, wszystko jest to związane z obietnicą życia wiecznego. I to jest determinowane bardzo często tradycją, przynagleniem rodziców i tak dalej. Trochę też brakiem alternatyw do przeżywania tych ważnych momentów. No tak, ale też to tworzy taki właśnie ten kolektywny charakter, znaczy dominacja katolicyzmu w Polsce, rzeczywiście nie mają takiego wyboru, ale też tworzą, że się w żaden sposób nie starają i nie są zainteresowani wytworzeniem pewnych mechanizmów kontrolnych. Natomiast mamy z całą pewnością zjawisko nowe, no, które no, trzeba cały czas podkreślać. Znaczy, mamy zatrzymany ten program lojalnościowy, dlatego że młodzi ludzie z Kościoła wychodzą. To jest fakt, to badania pokazują. Jesteśmy liderami na świecie, jeśli chodzi o taką laicyzację. I ten depozyt wiary nie zostanie przekazany następnemu pokoleniu. Więc to nie jest taki zwykły kryzys. I mówienie o tym, że Kościół w Polsce stoi w obliczu takiego kryzysu, w jakim był w dobie reformacji, nie jest absolutnie przesadzone, bo ta wiara, znaczy wiara to, nie chcę mieszać wiary, bo może inaczej, bo następuje odchodzenie. Czy będziemy mieli model czeski taki, że to pójdzie w kierunku jakiejś takiej ateizacji, czy irlandzki, amerykański, gdzie ludzie szukają jakiejś duchowości poza instytucjami, tego oczywiście nie wiemy, to jest pytanie otwarte, ale to jest no, nie do zatrzymania po prostu dlatego, że nie ma ludzi z jednej strony wiernych, którzy by wzięli za swój Kościół odpowiedzialną, a z drugiej strony odpowiedzialnych biskupów, którzy by mieli jakąś siłę i determinację, żeby to zatrzymać, bo zobaczmy, kto rządzi polskim Kościołem. No, to jest arcybiskup Gądecki, Jędraszewski, dwóch no, mega konserwatywnych ludzi, którzy kompletnie nie rozumieją sytuacji, która się dzieje na ulicy, co ludzie myślą. Oni cały czas żyją po prostu tym wspomnieniem, kiedy byli fetowani, wszyscy ich kochali, całowali po rękach, bili brawa, cieszyli się, że oni są. Oni nie rozumieją tego zjawiska.
ale myślą, że może to jest jakiś przejściowy kryzys i robią fatalną rzecz, bo oni zamiast zrozumieć to zjawisko, no to oni oskarżają tych ludzi o to, że to oni są źli, że to oni są winni tej sytuacji, u siebie żadnego problemu nie widzą. Piszecie z dużą nadzieją o papieżu Franciszku. Czy jego osoba może coś zmienić? No tak, uśmiecham się trochę, bo czasem żartobliwie, ale też tak z głębokim przekonaniem, no czuję bardzo dużą sympatię i taką powinowactwo duchowe z papieżem Franciszkiem i mówię, że mamy przynajmniej coś jedno wspólne, że on i ja jesteśmy byłymi jezuitami. On został papieżem, a ja się pożegnałem z zakonem. To jest oczywiście żart, ale myślę, że Franciszek dla mnie osobiście jest, mówię to pierwszy raz chyba po 8 latach, bardzo dużym rozczarowaniem. Gdy pisaliśmy tę książkę, zwłaszcza w drugiej części, tam sporo jest tych znaków nadziei, że no zwłaszcza jeśli porównać z tym, co Artur wspomniał, tych naszych polskich homofobów, konserwatywstów, to mało powiedziane. To są ludzie przeniknięci czymś, co Franciszek od pierwszych dni swego pontyfikatu zwalcza, klerykalizmem i hierarchikalizmem. To drugie słowo jest mniej jeszcze udomowione, zadomowione w polszczyźnie, ale ono jest złowrogim słowem, bo mówi o tym, że mamy jakby stopień deprawacji. Klerykalizm to jest takie uznanie, że księża, kler, zakony, zakonnice, no biskupi zwłaszcza, to jest jakiś taki specjalny, wybrany przez Boga typ ludzi, którzy mają niemalże bezpośredni, mistyczny kontakt z Bogiem. No i stąd te standardy podwójne, potrójne w osądzaniu ludzi świeckich i kleru. Ale hierarchikalizm, i to jest już coraz lepiej opisane, też mówimy o tym w naszej książce, to jest pewien rodzaj mentalności, która od pierwszego roku seminarium jest zorientowana na kariery. Jeden z naszych bohaterów negatywnych to jest właśnie biskup Jędraszewski, który w swoim sposobie funkcjonowania w Kościele uosabia właśnie hierarchikalizm. Dam Państwu tylko jeden przykład, jak bardzo niszczącym jest ten bakcyl czy wirus hierarchikalizmu. Gdy pod koniec lat 90. wybuchł skandal w Kościele Poznańskim, gdy się okazało, że biskup nie tylko że nadużywa władzy, ale molestuje w sposób niezwykle brutalny kleryków, rektor się zbuntował i próbował licznymi różnymi sposobami no, ograniczyć to bezchołowie, te brutalne działania biskupa, który łamał po prostu kleryków, właśnie zapraszając ich na takie niedwuznaczne jakieś spotkania, randki. No i jednym, to jest historia mniej więcej znana, ale mniej znane jest coś, co dopiero niedawno jakby wychodzi dzięki temu, że ówczesny rektor, dzisiaj profesor o zmienionym nazwisku, Tomasz Polak, to dokładnie opisał, wielokrotnie o tym powiedział. Jeden z pomocniczych wówczas biskupów, właśnie Jędraszewski, robił wszystko, żeby to zatuszować, żeby łamać kręgosłupy księży, żeby pociągać do odpowiedzialności i sekować tych, którzy próbowali uzdrowić sytuację. To był właśnie to. I ci księża do dzisiaj właściwie się nie pozbierali po tym. I takich przykładów mamy więcej. To znaczy w ogóle w tej książce i myślę, że to jest jej, no jeśli nie my, to kto ma ją chwalić? No więc chwalę tę książkę. Myślę, że jej niewątpliwym atutem jest to, że nam się udało uchwycić strukturalny grzech. Jak to funkcjonuje naprawdę. I moje rozczarowanie z Franciszkiem jest związane z tym, że on nic z tym nie robi.
Ta wizyta ad limina, która jest na półmetku, jest jednym wielkim skandalem już międzynarodowym, bo to jeden z flagowych programów papieża Franciszka walki z pedofilią, która w naszej książce zajmuje dużo miejsca i moglibyśmy o tym dużo mówić, jest przez polskiego biskupa, przewodniczącego Episkopatu Polski, podważana. On mówi, że te śmieszne kary, które wywołują na twarzy pani redaktor, ale nie tylko, śmiech pusty, jakie to kary tych 10 hierarchów, którym zabroniono, żeby... Życie w pokucie. Życie w pokucie, tak. Jeden właśnie z tych pokutników był przed chwilą wymieniany. No więc Franciszek nic z tym nie robi. Nominuje kolejnych biskupów, którzy są klonowymi powtórkami tego, co jest w episkopacie. Nie, mimo, że w swoim 8-letnim już posługiwaniu Kościołowi wielokrotnie ujmował się za wspólnotami LGBT, za osobami homoseksualnymi. Ta jego słynna fraza, kimże ja jestem, żeby sądzić. Ona nie ma żadnego przełożenia na polski Kościół. Stąd wychodzą te kolejne homofobiczne, przepełnione nienawiścią do mniejszości seksualnych słowa, kilka dni temu znowu powtórzone przez tegoż samego Jędraszewskiego. I no, to długie lata sobie tłumaczyłem barierą kulturową, brakiem języków, ale przecież wiemy już dzisiaj, że nie tylko ofiary piszą do papieża, piszą również ludzie Kościoła, jak ojciec Ludwik Wiśniewski. Wielu katolików zatroskanych o stan Kościoła pisze do papieża. To do niego nie dociera. W każdym razie nie wygląda na to, żeby coś z tym robił. Stąd moje rozczarowanie. Chciałbym bardzo zmienić zdanie pod koniec tej wizyty ad limina, pod koniec października, że jednak z tym episkopatem, że ich jednak weźmie na dywan, na dywanik i jakąś reprymendę im powie. Ale dopóki to się nie stanie, to moje rozczarowanie jest wielkie. A jak panowie myślą, z czego może wynikać ten brak zaangażowania papieża w polską sprawę? Może znaczy, ja myślę, Polska że jest ważne dla jego pontyfikatu. Myślę, że można tak powiedzieć rzeczywiście, że nie jest ważne, dlatego że widzimy, co się dzieje w Niemczech. Niemcy są chyba największym płatnikiem, jeśli chodzi o Watykan. Tam co roku odchodzi 300-400 tysięcy katolików z kościoła. Niemcy idą swoją drogą, to się może skończyć schizmą rzeczywiście, no bo oni są bardzo daleko posunięci w takiej autorskiej wizji. To jest rzeczywiście aggiornamento, no, współcześnienia tego kościoła, żeby on miał ludzki wymiar. To nie tylko kwestia błogosławieństw osób LGBT, to nie tylko no, zniesienie tej drakońskiej, absurdalnej wizji ciała człowieka, ta teologia ciała Wojtyły. No, zupełnie absurdalna, tak? No, Kościół cały czas oczekuje, że ludzie będą się spowiadali z tego, że używają prezerwatyw, kwestia kontroli urodzeń i tak dalej, ale to też jest kwestia rozliczalności biskupów. To znaczy, to się próbuje już robić w różnych miejscach na świecie. Przecież był taki pomysł w Dallas w spotkaniach biskupów amerykańskich, żeby świeckie gremia wyjaśniały te wszystkie afery związane z biskupami też. No, to jest komisja francuska złożona z osób, które są no, prawników, ludzi często niepraktykujących, jeśli chodzi o kwestie nadużyć. Krótko mówiąc, Franciszkowi ten kościół się wali, tak? Znaczy on się zdecydował i na pewien krok, który jest zasadniczą zmianą w porównaniu z poprzednimi pontyfikatami, bo wiemy, jak się kończyły takie próby odnowy Kościoła, na przykład w Austrii, ten ruch My Jesteśmy Kościołem, znaczy tam nie było żadnej rozmowy, albo będziecie robili, co nam się podoba, albo was nie będzie. To nie jest ta zamordystyczna polityka Wojtyły, który jak ktoś powiedział, co mu się tam za bardzo nie podobało, to został pozbawiany prawa głosu. To jeszcze oczywiście działa w polskim kościele do dzisiaj. Znamy takie przypadki księży. One nie istnieją w przestrzeni medialnej, my nie możemy o tym mówić, ale oni po prostu mają pewne zakazy, rygory. No ale Franciszek pozwala mówić. No, ja przypomnę 3-4 lata temu, chyba 3 lata temu, episkopat belgijski
biskupi wszyscy poprosili Franciszka, żeby zmienił kwestię związaną, no, chodziło o życie w celibacie, że to jest nieludzkie, że są seminaria puste i Franciszek przyjął to, no, on się nie obraził, tak. No, ja sobie nie wyobrażam, by Wojtyle tam, jakiś biskup tak powiedział, następnego dnia nie byłby po prostu biskupem, nie, bo Wojtyła nie chciał zrozumieć świata, tylko ten świat oskarżał za to, że on taki jest. Zobaczcie Państwo, jaki absurd. No jak można oskarżać rzeczywistość, tak, za to, że ona taka jest? Więc ta zmiana na pewno jest. Myślę, że Franciszek ma na głowie po prostu 100 różnych spraw. My tak na dobrą sprawę nie wiemy, co tam się dzieje, jaki kardynał jest w tej chwili na świeczniku. A jak wyglądają no, procedury watykańskie, to podam Państwu przykład z ostatnich dni. Jestem pełnomocnikiem jednego z pokrzywdzonych w sprawie kardynała Dziwisza. Przyjechał tutaj, jak Państwo wiecie, kardynał Baniasko. Bardzo konserwatywny, były przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch i przeprowadził jakieś postępowanie, które polegało na tym, że on porozmawiał sobie z księdzem Isakowiczem Zaleskim, nie wiem, pewnie z samym Dziwiszem i pojechał. To się nazywało, że to jest Komisja Watykańska. Nie wysłuchał pokrzywdzonych w ogóle. Ja mu wysyłam jakieś dokumenty, pokazuję, że no jak to jest, że Dziwisz wiedział o pewnych przypadkach związanych z nadużyciami. On odpisuje, że on to już wszystko zbadał i że on nie potrzebuje w ogóle rozmawiać z pokrzywdzonymi. To, przecież to jest bez sensu zupełnie. Nie? I rzeczywiście być może do Franciszka nawet, jak to wygląda naprawdę, wygląda, to nie dotarło. Musimy pamiętać, że Kuria Rzymska jest ciągle obstawiona ludźmi no, poprzedniego systemu, tak ten system chyba trzeba nazwać. Tam oczywiście jest zmieniane to kolegium cały czas kardynalskie, coraz dużo kardynałów Franciszek mianował. Natomiast myślę sobie, że on ma ważniejsze problemy niż Polska na głowie. Nie? Ja może tylko dodam tak ad vocem, Polska, sprawa Polska, Franciszek. Myślę, że dobrym przykładem wskazującym na zasadniczą różnicę w podejściu do kościołów lokalnych jest dobrze znana i pewnie Państwo to dobrze pamiętacie, bo to było częstym punktem odniesienia, czy tak będzie z polskim episkopatem, jak się uda na tą wizytę ad limina apostolorum, do progów apostolskich, tak to się technicznie nazywa. Chodzi mi o to, że Franciszek w styczniu był w Chile i bronił w zaparte swojego nominata, biskupa Juana Barroso, który z kolei w Chile był znany z tego, że bronił takiego drapieżcy, niezwykle agresywnego, brutalnego Ferdinando Caradima, który był takim ojcem chrzestnym wielu biskupów. I właściwie cały episkopat chronił tego Caradimę, który żył, zmarł kilka miesięcy temu. I Franciszek w jednym ze spotkań z wiernymi tak gniewnie powiedział, że dopóki nie macie dowodów, nie możecie rzucać oszczerstw na człowieka. I to powiedział w sytuacji, kiedy dosłownie kościoły w Chile płonęły, kiedy wierni demolowali kościoły, protestowali na ulicach przeciwko właśnie tej tuszowaniu przypadków pedofilii, tego Caradimy i innych. W drodze powrotnej Franciszek został skonfrontowany z ofiarami, bo to były cztery postaci publiczne, które napisały list do Franciszka po hiszpańsku, że to, co on zrobił, to jest, wołał pomstę do nieba. I Franciszek wysłał swojego specjalnego wysłannika, znanego również w Polsce, był tutaj 2 lata temu bodajże w czerwcu, Charles Scicluna, arcybiskup maltański. Scicluna przez, to źle brzmi, wysłuchał pokrzywdzonych, sporządził 500-stronicowy raport, który Franciszek poznał. I skończyło się tym, że cały episkopat został wezwany przez Franciszka do Watykanu w maju. Modlili się kilka dni i wszyscy podali się do dymisji.
nie wszystkie dymisje zostały przyjęte, ale te najbardziej spektakularne, te najbardziej burzące, no tak jakbyśmy w Polsce mogli sobie wymienić kilku takich właśnie, Dziwisz, bo tam był też jeden kardynał, właśnie Rakoczy, tu znany we Wrocławiu też biskup i kardynał taki inny. Krótko mówiąc, tam to się stało takim katalizatorem oczyszczenia. Zostali nominowani nowi biskupi, jedna z ofiar, Carlos Cruz, został mianowany członkiem tej komisji watykańskiej do spraw pedofilii i tak dalej. I poszedł w świat, w Chile, w kościół chilijski, społeczeństwo chilijskie, Franciszkowi na nas zależy. Dokonało się katarzis, to oczyszczenie społeczeństwa i kościoła. U nas, przepraszam za wyrażenie, to ciągle gnije. Biskupi traktują swoje te pseudokary jako wielką krzywdę, którą im wyrządzają media liberalne. Śmierć cywilna, powiedział artykuł. Tak, śmierć cywilna. Więc mamy tutaj różnicę w podejściu. Czy to jest różnica kulturowa? Nie wiem. No być może te media liberalne są w Polsce za łagodne. Są, nie wyprowadzają ludzi na ulicę, tak? I biskupi, którym nie można w procesjach uczestniczyć, i tak sobie z tego nic nie robią, bo Gwódź był przecież na beatyfikacyjnej mszy Wyszyńskiego w Warszawie, są uważane jako wielka krzywda, śmierć cywilna i Bóg wie co. No więc dopóki to się nie zmieni, ja nie wzywam tutaj państwa do jakiejś wyjścia na ulicę i do rewolucji, ale chcę powiedzieć, że musimy coś zrobić. Musimy coś zrobić, jeśli chcemy, żeby biskupi nas traktowali poważnie. Znaczy ja myślę sobie też, wejdę w słowo, że ludziom po prostu się już nie chce, tak? Bo ja naprawdę powiem tak, że jak ja usłyszałem, że arcybiskup Stanisław Gądecki właśnie, on w ogóle przedstawia to jako jakąś swoją nowatorską uwagę tam pod adresem właśnie tego, jak działa Watykan. I mówi, że ze zdziwieniem ten szef tej kongregacji do spraw duchowieństwa to przyjął, że nie można biskupów na śmierć cywilną wskazywać. Właśnie to jest przedsoborowy bunkier, tu nie ma z kim po prostu rozmawiać. Zwróćcie państwo na to, że na mentalność tych polskich biskupów, no ci chłopcy o ziemniaczanych twarzach, ja mam myśli do tego Dziwisza, Rakoczego, tych wszystkich ludzi po prostu rządzą tym kościołem. Nie chcę stosować jakiejś mowy nienawiści wobec ciała, ale to nawet widać po prostu o tym, że to jacyś ludzie, ja nie wiem, ja nie widzę u nich takiego zasobu, z jakiegoś poczucia zakłopotania i tak dalej. No mają, jak jest jakiś kryzys, tego wazona Polaka, sorry, że tak mówię, przepraszam, może kogoś to razi, który wyskoczy i przeprosi i tak dalej, ale ten człowiek jak mantra będzie powtarzał to, co mu każą, nie? Bo on sam nic nie znaczy w ogóle generalnie. Ja myślę, że to jest taki sprytny wybieg. Mamy taką maskotkę, wyjdzie, przeprosi, powie, że się od czegoś odcina, zrobi minę jakąś wzburzoną, ale to już się wyczerpało, tak? Zwróćcie państwo, że Kościół w sprawie pokrzywdzonych, ofiar nadużyć, sam z siebie nic nie robi, to jest taka teza. Albo robi coś, co go nic nie kosztuje. No co kosztuje powiedzieć przepraszam? No co kosztuje powiedzieć przepraszam, się pytam. Nic nie kosztuje. Ja mam takie wrażenie, że ci biskupi to są w ogóle ludzie niewierzący generalnie. No bo, proszę państwa, no teza śmiała, no ale jeżeli ktoś wierzy w Boga, w to, że bliźni jest najważniejszy, no to się tak nie zachowuje po prostu. To się tak nie zachowuje. To są ludzie, dla których najświętszym sakramentem jest władza i pieniądze po prostu. To jest ich sakrament. To jest ich sakrament. I chyba taka... Tak to trzeba wytłumaczyć, no bo jeżeli by to byli ludzie, jak to święty Jan Paweł II mówił, sumienia, tak? Jakby mieli sumienie, to by po prostu powiedzieli przepraszamy i poszli. A oni się ubierają w te swoje śmieszne stroje, w te torebki na głowach, pierścienie. Oni nie rozumieją społeczeństwa. Ja to cały czas powtarzam. No co taki Gądecki może wiedzieć o zwykłej rodzinie? U was taki kupny. Widział ktoś go na rynku? Niech pojedzie sobie, jak jest taki twardy Jędraszewski tramwajem przez Kraków. Niech posłucha, co ludzie mu mają do powiedzenia. Co oni myślą? Oni są otoczeni dworami,
takich, przepraszam za słowo, przydupasów, bo to jest rzeczywiście brzydkie słowo, a nie to, że coś gnije, którzy po prostu będą im mówić, że oni są świetni, przepraszam, i zajebiści po prostu. Tak to jest. I będą ich klepać po ramionach i mówić, bardzo fajne kazanie arcybiskup Jędraszewski powiedział. No tak to po prostu wygląda niestety. Przepraszam za ostre słowa, ale się denerwuję jeszcze tym. Jeszcze mi się chce denerwować, nie? Po prostu. To są ludzie niewierzący po prostu. Oni wierzą w to i żyją takim mitem cały czas Jana Pawła II, prymasa Wyszyńskiego. To są dwie trumny, które rządzą polskim kościołem, ale to są mity, które się kompletnie zużyły i są niezrozumiałe dla młodych ludzi. W paradygmacie obronnym, jakby nas tu napadli Szwedzi, Rosjanie i Niemcy, proszę bardzo. No, na przykład, tak? To oni są generalnie rzeczywiście dobrzy i sprawdzeni, ale na te czasy oni nie mają nic nam do zaoferowania. Nic do zaoferowania po prostu. Wiecie państwo, sprawa przy granicy i liberalne gazety, już nie chcę mówić, które i media mówią, że prymas Polak napisał ostry list, że trzeba tą kwestię rozwiązać. Proszę państwa, co go to kosztowało? No co go to kosztowało? I co premier prezes Kaczyński zrobi z tym listem? Co zrobi? No kotu da po prostu pewnie sobie, albo nie wiem, włoży w zakładkę jakieś książki. Oni nic z siebie nie robią, to jest dla nich po prostu pewien gest. Proszę państwa, mi się śmiać chce, to też przywołam taki kolejny przykład. To wygląda w ten sposób, że Kościół widzi, że ludzie są tak zdemoralizowani, że jakiś hierarcha się zachowuje po ludzku, no to ludzi to uwiedzie. I na przykład przyjeżdża kardynał Krajewski, jest ustawka dziennikarska, że on będzie nocował w jakiejś noclegowni. I wszyscy po prostu przeżywają. Kurczę, jak ja bym był kardynałem, to bym tylko po noclegowniach spał. Wiecie państwo, no żeby zaspokoić swoją jakąś próżnię, jakiś taki po prostu narcyz. To jest słabe, po prostu to jest słabe. Są kompletnie odklejeni od rzeczywistości i myślę, że z tymi ludźmi to się już to nic nie robi. Nie zrobi. Oni są poobrażani po prostu na świat, na rzeczywistość. Dla nich to nie w nich jest problem. To w nas jest problem, że my się tu spotykamy, że ich krytykujemy. No to jakiś Obirek, były zakonnik, Nowak, jakiś sfrustrowany. Wiecie państwo, wiecie co mnie wkurzyło ostatnio? Jeszcze tylko taką jedną rzecz, muszę to powiedzieć. Tu jest u was ta sprawa dominikańska z tego Wrocławia. Tak, ja za darmo reprezentuję te ofiary, które prowadzą ten proces. Wiecie państwo, a jest taki redaktor Mazurek, taki znany, że tam u niego, wiadomo, przywódca się różne tematy załatwia, sika pod drzewami i on w ogóle się tym szczyci. I on napisał taki tekst, że pazerny prawnik, tak, chce od tego biednego zakonu po prostu pieniądze, po prostu. Nie miałem okazji o tym publicznie powiedzieć. Panie Mazurek, pokrzywdzeni zawsze, jak będę ich reprezentował, to będą pazerni. Ja będę pazerny, panie Mazurek. Jeżeli panu szkoda zakonu dominikańskiego, który dysponuje nieruchomościami wartymi setki milionów złotych po prostu, nie szkoda panu pokrzywdzonych, no to jest pan szmatą, a nie dziennikarzem dla mnie. Wywołałeś tutaj kilka razy Jana Pawła II. I ja sobie wynotowałam, zresztą zaraz też państwa poproszę, jeżeli macie jakieś pytania, to zaraz będzie moment, żeby je zadać. Ale tu jeszcze chciałam chwilę przy Janie Pawle, który nam się już kilka razy pojawił. Przeczytam. Może Jan Paweł II panował jako dyktator, bo znał tylko totalitarne państwa, nazistów, komunistów i Kościół katolicki. To cytat z Thomasa Doyle'a. O McCarricku. Jan Paweł II wiedział o nadużyciach pedofilskich przyszłego kardynała, jeszcze zanim poskarżył się na niego Ramsey. Kolejny cytat. Jan Paweł II to symbol, przedmiot bałwochwalczego kultu. W obliczu prawdy o nadużyciach w czasach jego pontyfikatu i nieludzkiej nauki o seksualności człowieka jest jednak kolosem na glinianych nogach. Jan Paweł II nie mógł zrozumieć, a tym bardziej zaakceptować otaczającej go rzeczywistości. Wychowany w bastionie konserwatywnego myślenia, zabetonował Kościół na wiele lat we wrogim stosunku do kobiet. I jeszcze, że Jan Paweł II już w latach 80. musiał doskonale wiedzieć, kim jest Juliusz Pec. Pomimo tej wiedzy zrobił go biskupem. Postać Jana Pawła II pojawia się w waszej książce kilkadziesiąt razy. Ale czy my w Polsce jesteśmy już gotowi, żeby dyskutować szczerze o jego pontyfikacie?
No, nasza książka jest krokiem w dobrym kierunku. Uważam, że dostarczamy wiele materiału do refleksji. Mam nadzieję, że nie zdradzę naszej kuchni literackiej. Myślimy o książce, o Janie Pawle, bo te cytaty, które pani przywołała, jest ich jeszcze dużo więcej, skłaniają nas do tego, żeby je usystematyzować, żeby je dokładnie wpisać w kontekst, w jakim różne poczynania Jana Pawła się pojawiały, pojawiają. Myślę tutaj o pewnej kontynuacji. I to nie zostało jeszcze dokładnie zbadane. Odpowiem troszkę anegdotycznie. Otóż takim hagiografem, oficjalnym biografem Jana Pawła jest taki amerykański politolog, który nie skończył, nie ma studiów teologicznych, ale w Polsce jest traktowany jako jeden z najwybitniejszych teologów, co nie najlepiej świadczy o polskiej teologii, George Weigel. I w istocie on tak uwierzył w swoje kompetencje, które widocznie ma raczej od Ducha Świętego niż ze studiów, że napisał książkę taką wskazującą, jaki powinien być przyszły papież, już po Franciszku, bo dla niego to jest oczywiście taki nieszczęśliwy epizod, ten Bergoglio, który jest takim kiepskim papieżem, bo ani nie ma jakiejś postury takiej jak Benedykt XVI, ani nie ma tej charyzmy jak Jan Paweł II. No jest takim wiejskim proboszczem, niezbyt udanym dla niego. I on formułuje, więc tenże Weigel stworzył wrażenie w swoim Świadku Nadziei, takim tomie ponad 1000-stronicowym, że to był absolutnie epokowy pontyfikat, że można mówić o katolicyzmie przed Janem Pawłem II i po Janie Pawle II. Proszę mi wierzyć, nie chcę wymieniać nazwisk, zresztą nic Państwu nie powiedzą, ale są naprawdę znakomici historycy Kościoła katolickiego, którzy uważają, że pontyfikat Jana Pawła II był wielkim nieszczęściem dla Kościoła katolickiego. Mówi to człowiek, który napisał kilkanaście książek na temat katolicyzmu. I ja mu wierzę. To znaczy, że za pontyfikatu Jana Pawła II został zamrożony, to inny taki teolog, Karl Rahner, wybitna postać, który jeden z architektów Soboru Watykańskiego II, 2 lata po rozpoczęciu pontyfikatu Jana Pawła II napisał, wydał zbiór takich esejów, Winterliche Zeit, że mamy do czynienia z czasem zimowym, czyli z zamrożeniem reform soborowych. Wszystko, co rozpoczęło się w latach 60., jakieś próby aggiornamento, nawiązania dialogu ze światem współczesnym, z pozycji partnerskich, to znaczy zaakceptowania rzeczywistości autonomicznych, pluralistycznych, w których głos chrześcijański i katolicki jest jednym z wielu, który zyskuje wiele na wymianie, na wsłuchiwaniu się w inne głosy. I powstaje coś, co nam pozwala wspólnie rozwiązywać problemy, przed którymi stanęła ludzkość. Jan Paweł II ustawił się w pozycji mistyka i proroka, który posiada prawdę i rzeczywiście był niezwykle medialną, charyzmatyczną osobowością. Był gwiazdą rockową, który gromadził miliony na Filipinach, w Stanach, w Polsce. Znamy to. Moje pokolenie to doskonale pamięta. Ale to były naprawdę performances. To była żywa... proszę Państwa, każdy chrześcijanin wie, że msza święta to jest przeżycie intymne. To jest spotkanie bardzo osobiste z Bogiem. Jak można na stadionie przeżywać spotkanie z Bogiem? Więc krótko mówiąc i odpowiadając na pani pytanie, które wymagałoby rzeczywiście, jak mówię, kolejnego tomu albo wielu tomów, żeby strząsnąć z siebie ten blichtr, ten pokost wielowarstwowych, hagiograficznych zachwytów.
my nie mamy do czynienia z Wojtyłą, my mamy do czynienia z pewnym mitem, z pewnym kolosem, jak powiedział Artur, na glinianych nogach, ale jednak on na nas ciąży tymi ulicami, głównymi alejami we wszystkich miastach, szpitalach. Pomnikami kolejnymi. I teraz jest pytanie, czy jest przesadą mówienie, że on zmienił oblicze tej ziemi, czy też, że zablokował, zamroził te próby wychodzenia z Kościoła jako instytucji autorytarnej, absolutnej i feudalnej. Jeżeli patrzymy na jego dzieło, czyli polski episkopat, chyba nie mamy wątpliwości o jakości tej obecności na przykład w polskiej kulturze. Ja nie mam wątpliwości. Te centra Jana Pawła II, które mamy również w Warszawie, w Krakowie, nie wiem czy Wrocław też ma, one są taką próbą powielania, klonowania właśnie tego zachwytu nad tym jednym z największych Polaków, który zrobił globalną karierę, ale nie ma za tym jakiejś pogłębionej refleksji. To znaczy, że to, co Doyle powiedział, przeżył 3 totalitaryzmy i nie wyszedł z żadnego z nich. On się świetnie dogadywał z komunistami, tak jak zresztą i Kościół katolicki się w Polsce świetnie dogadywał. Wyszyński też znakomicie. Tutaj obok jest centrum, laboratorium Jerzego Grotowskiego. Komuniści razem z Wyszyńskim zwalczali takich ludzi. Po drugiej stronie macie państwo Muzeum pana Tadeusza Różewicza. Różewicz był napiętnowany i przez komunistów, i przez Wyszyńskiego za demoralizowanie społeczeństwa przez swoje białe małżeństwo. Więc proszę państwa, wymaga to wszystko rewizji, napisania na nowo historii, nie tylko Karola Wojtyły, Jana Pawła II, ale i nas, Polaków. Dlaczego myśmy się dali tak zniewolić? Dlaczego my nie potrafimy autonomicznie myśleć? To źle o nas świadczy. Znaczy, na pewno ta rewizja jest potrzebna, tylko czy my, wracam tu do mojego pytania, jesteśmy na nim jako Polacy gotowi? Ja myślę, że tak. Przepraszam, uniosłem się przy ostatniej wypowiedzi, ale mnie to denerwuje naprawdę. Ta sytuacja, która jest w Kościele i też boleję właśnie nad tym, że tak jest. Natomiast ja myślę sobie, że tak, że to młode pokolenie nie będzie miało z tym problemów. To Kościół jest przeciwnikiem, ma jednego wroga zasadniczego, to jest wolność, tak? To trzeba sobie powiedzieć. Dlatego, że żył w paradygmacie niewoli, w tym paradygmacie niewoli doskonale sobie radził. Setki lat od XVI wieku, tak mniej więcej myślę, że to trzeba liczyć z przerwą na dwudziestolecie międzywojenne, ale to też był konflikt wielki. Powiedzmy sobie szczerze, endecja, ta cała historia, PPS, państwo to pamiętają z lekcji historii przecież. No i teraz mamy te ostatnie 30 lat. Zmieniła się formuła życia, mamy nowe wyzwania, ale no, ci nasi biskupi nie potrafili wypłynąć na głębie, znaczy zobaczyć te nowe wyzwania. Ja myślę, tak sobie myślę, że największym problemem dla nas jest to, że żyjemy w takim społeczeństwie, które żyje w swoich bańkach. Ja powiem szczerze, że ja jestem też czasami zniesmaczony w drugą stronę, jak patrzę, jak są hejterskie komentarze pod adresem niektórych biskupów Kościoła. Umiera jakiś Janiak i tam, wiecie państwo, jest taka interakcja w formie uśmiechu. Nie? No to też chyba nie jest na miejscu, że ktoś umiera i ktoś się tam z tego śmieje. Ale jest wyzwaniem ten podział, tak? Ten podział. Kościół nic w tej sprawie nie robi. Dolewa benzyny do tego po prostu ognia. I wracając do Jana Pawła II, on jest patronem rzeczywiście tego naszego wybraństwa, tego poczucia, że my jesteśmy jakimś wybranym narodem. No, piszemy teraz duży tekst na temat świętej Faustyny, Wandy Połtawskiej. Ja nie wiem, czy państwo wiecie, no ale problemem też jest jego antropologia. To znaczy każdy człowiek ma jakąś antropologię. Tylko, że jak przychodzisz do takiej korporacji, która się nazywa Kościół Rzymskokatolicki, no to musisz być odpowiedzialny, słuchać jakichś ludzi, których masz wokół, bo to nie jest jakaś twoja firma, którą ty zarządzasz jednoosobowo. No, ale on tak rzeczywiście zrobił. No, otoczył się
ludźmi, którzy kompletnie zamrozili ten Kościół, pozbył się najwybitniejszych teologów zaraz po wyborze, rękoma Ratzingera. Ratzinger był wybitnym oczywiście teologiem, natomiast no, podzielał z nim właśnie, i to też jest jego jakaś antropologia, traumę 68 roku. W ogóle jakaś taka trudność w relacjach, w odpowiedzi na ten, na zryw kobiet, na 68 rok, rewolucję seksualną. Nie potrafili tego zrozumieć, tylko mówili, że to jest złe, że to jest rzeczywistość, te absurdy, to cywilizacja śmierci i tak dalej. I wokół niego ten anturaż Polako, te typy spod ciemnej gwiazdy wszystkie, które się wokół z niego znalazły. Krótko mówiąc, po prostu ten człowiek po prostu no, chciał w jakiś sposób autorski zarządzać kościołem, no, który miał różne oblicza, różne swoje wymiary. No, dla ludzi Zachodu no, ten taki dryl związany z Humane Vitae, a przecież Polacy bardzo mocno się przyczynili ze sprawą właśnie Karola Wojtyły do tego, żeby ta encyklika została w 68 roku jednak wbrew opinii większości episkopatów, w zasadzie wszystkich w Europie Zachodniej opublikowana. I to jest ten problem, wydaje mi się. Jeszcze wracając do tego zamknięcia, o tym patronacie. No przecież jakbyśmy posłuchali niektóre przemówienia Jana Pawła II, ja nie mówię o wszystkich oczywiście, ale to przecież to jest wypisz, wymaluj to, co my słyszymy w Radiu Maryja. To brońcie krzyża od Bałtyku aż po Tatra. Przepraszam, kto krzyż zwalcza? Albo że tożsamość jest taka ważna. No jaka jest ta nasza tożsamość? Że my mur na granicy budujemy z Białorusią? Ja tak się śmieję z tego, ale no może napiszmy, że to jest mur imieniem świętego Jana Pawła II, bo Polska ma być przed murzem czego tutaj po prostu? Braku miłosierdzia chyba. To się skądś bierze, to się skądś bierze po prostu. Ale to też jest ciekawy mechanizm, bo oczywiście przede wszystkim beneficjentami tej pamięci po Janie Pawle II no są ludzie, których on namaścił, powołał na biskupów i oni oczywiście będą ten... Mierni, ale wierni. No tak, no, ale no, czy ktoś słyszał o jakimś polskim teologu, który ostatnio był tłumaczony, był jakimś głosem w jakiejś dyskusji? No nie wiem, no, Czesi mają Halika, tak, zdaje się, a my kogo mamy? Kogo się u nas tłumaczy? No, nie, no ale ja, wie pan, no, nie, no tak, tak. Jedna teolożka swoją drogą. Tak, tak, nie, oczywiście, ale no to przecież, ja bym chciał, żeby Jędraszewskiego ktoś przetłumaczył kazania i gdzieś tam po prostu na zachodzie puścił. Nie, no bo może by dotarło do Franciszka. Franciszek mówi, Bóg stworzył cię gejem i takiego cię kocha, tak? A słyszymy, co Jędraszewski... Morę Franciszkowi przetłumaczmy. Ja nie wiem, znaczy ja bym bardzo chciał, nie? Ale mówię, to jest spuścizna Jana Pawła II. I żeby była jasność, żeby ktoś nie myślał, że my jesteśmy jakimiś ludźmi, którzy alimina odrzucają to, co on zrobi. Oczywiście miał wpływ na pewien wymiar polityczny, epokowy. Czynił pewne symboliczne gesty, jeśli chodzi o dialog międzyreligijny. Ale to są kwestie znane i o tych oczywiście piszemy też w książce, natomiast pokazujemy, że każdy czas ma swoje wyzwania i na te czasy tych wyzwań potrzebuje odpowiednich świętych patronów. Jan Paweł II i Stefan Wyszyński no nie są takimi postaciami. Zmieniły się trochę czasy, zmieniła się rzeczywistość. My nie żyjemy w żadnej niewoli, każdy może mówić co chce. I mam wrażenie, że tym wrogiem jest właśnie największym Kościoła wolność. Czy mają Państwo jakieś pytania? Tak dużo rzeczy trudno zadać. To jakieś jedno. Od jednego trzeba zacząć. Myśmy też zaczęli od pierwszej strony i potem taka gruba książka wyszła. Czy polski stosunek biskupów, księży to jest efekt powojenny, czy jeszcze z okresu zaborów, a może jeszcze wcześniejszy? To jest bardzo dobre pytanie i spróbuję na nie krótko odpowiedzieć. Myślę, że istnieje coś takiego, ja lubię się nazywać jako moja specjalność antropologia kultury i postrzegam religię w kategoriach właśnie kulturowych.
I uważam, że polski katolicyzm, to nie jest mój prywatny osąd, po prostu odgrywa istotną rolę w społeczeństwie polskim. I ta rola jest przynajmniej od 1989 roku wysoce dwuznaczna, by nie powiedzieć negatywna po prostu. Dlaczego? Bo już Artur o tym wspomniał, ale jeśli chodzi o biskupów, myślę, że to jest temat trudny, ale spróbuję go uprościć, ale nie spłaszczać. Trudny dlatego, że nasza tożsamość każdego z nas jest jakąś sumą wielu rzeczy. Taki francuski socjolog bardzo szczęśliwego terminu, myślę, używa Pierre Bourdieu, habitus. To jest coś jak druga natura. To znaczy wszyscy jako ludzkość jesteśmy podobni, identyczni, jednak fakt, że urodziliśmy się w Polsce, w Afryce, na Grenlandii czy w Australii sprawia, że mamy taką drugą naturę. I tą drugą naturą polskich biskupów jest dwie rzeczy. Jedna, że zdecydowana większość z biskupów pochodzi z chłopów, to są chłopi, mówiąc społecznie, i przeszli przez socjalizację, która dała, zresztą większość, ja też pochodzę z chłopów, więc jakby czuję bluesa. Tak? Nie staram się być, nie opisuję polskich biskupów jak Marsjan, tylko jak moich kolegów. I rzeczywiście duża część polskiego episkopatu była moimi kolegami w takiej czy w innej formie. Jedni mnie lubili, drudzy mnie nie lubili, ale zawsze amore odio, to jest ta wspólna. No i ja się często nad tym zastanawiam, jak to się stało, że ja się tak rozjechałem absolutnie z biskupami, że mam genealogię społeczną taką samą. Przeżyłem w kościele, w centrum tej instytucji 30 lat i w tej chwili piszę z mecenasem Nowakiem Gomorę, gdzie właśnie ci moi koledzy byli, są tymi Schwarz charakterami. Tak? Jak to się stało? Otóż myślę, że... Przepraszam, że tak o sobie powiem, ale mam wrażenie, że ja zrobiłem pewien wysiłek taki psychologiczny. Takie przepracowanie tej socjalizacji od chrztu po śluby zakonne i święcenia, które mnie skazywały na bycie w tej instytucji. Ale i tu jest paradoks pewien. Dzięki temu, że spędziłem ten czas w kościele globalnym, głównie na Zachodzie, czyli miałem okazję czytać dużo, medytować, zastanawiać się, no zrozumiałem, że ludzie tacy jak ja i mi podobni, my wyrządzamy straszną krzywdę społeczeństwu polskiemu, nie pozwalając mu rosnąć, wzrastać, przezwyciężać ograniczenia, tylko te ograniczenia wzmacniamy. I to była linia konfliktu. Jak ja starałem się to mówić na Zachodzie, w Stanach, w innych krajach, to była normalna rozmowa towarzyska. Gdy wracałem do Polski i mówiłem to samo, nagle się okazywało, że jestem heretykiem, że obrażam biskupa lokalnego, że obrażam papieża i tak dalej. I to jest, myślę, odpowiedź, bo to oczywiście różne odpowiedzi, bo pan ma rację, że można sięgać do zaborów, do Endecji, do na przykład do Dmowskiego. Ostatnio Gazeta Wyborcza opublikowała świetne dwa teksty Johna Connelly, takiego amerykańskiego historyka, który wskazywał na szkodliwość Dmowskiego. A przecież polski kościół katolicki, tego darwinistę, ateistę socjologicznego, socjalnego, który uważał, że silny ma rację, silny powinien zwyciężać, uznał za najbardziej odpowiedniego ideologa. On, gdy umarł w 1939 roku, był chwalony jako wspaniały wychowawca młodzieży. I właściwie Kościół katolicki się nie rozstał z Endecją do dzisiaj.
Radio Maryja, najbardziej wpływowy, i to całe konsorcjum, bo to i szkoła, i telewizja, i dziennik, i tak dalej, to jest właśnie to centrum wyjaśniające ten darwinizm społeczny. Kościół katolicki ma pożreć to społeczeństwo i ono musi się stać na sztance katolickiej. I biskupi, właśnie dlatego, że oni nie mają alternatywnych modeli kulturowych. Ja wstąpiłem do zakonu po roku studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, czyli wiedziałem, że istnieją inne możliwości przeżywania świata, jak na przykład Teatr Grotowskiego czy Różewicz. Tak? Dla mnie to były równorzędne propozycje ideowe, światopoglądowe. I ja przez te 30 lat ja się zmagałem z tym wszystkim, nie wiedząc o tym, dlaczego mi ten katolicyzm polski nie pasuje. I w większości, myślę, Polacy, którzy trochę łyknęli tego globalnego powietrza, zrelatywizowali swój katolicyzm. Zobaczyli, że ksiądz to nie jest święta krowa, że to nie jest alter Chrystus, tylko jeżeli jest cwaniak czy bandyta, no to trzeba go wsadzić do więzienia i koniec, tak? No więc krótko mówiąc i przydługo odpowiadając na pańskie pytanie, sądzę, że tutaj dominującą, jakby dominantą myślenia biskupów jest omerta, jest milczenie, jest solidarność klasowa, solidarność grupowa. Kto łamie tę solidarność, tak jak na przykład byli księża albo byli zakonnicy, to są zaprzańcami, zdrajcami, heretykami. Trzeba ich po prostu pominąć milczeniem taktownym. Nie istnieją dla nas. Dlatego nie czytają Gomory. Nie interesuje ich alternatywna narracja. Czytają, Stasiu, czytają. Więc tylko się nie przyznają. Gombrowicza też nie czytają, w ogóle nie czytają. Czytają, bo tyle piszą, wie pan, tyle mówią, że nie mają czasu ani czytać, ani myśleć o tym, co sami. No bo mają właśnie te dwory, klakierów i tak dalej. Więc to jest nieszczęście. Znaczy, ja myślę sobie, że to jest problem, który się nazywa. Nie będę dyskutował. Jest też taki problem, który się nazywa chorobą południa. Ewargiusz z Pontu mówił o tym, że przychodzi taki moment takiego rozleniwienia i duchowni zazwyczaj w wieku 40 i kilku lat, to mają taki kryzys związany z tym. No i wtedy jest taki problem, co dalej robić? Stają na takim rozstaju dróg. No, zazwyczaj niestety zwycięża taka postawa oportunisty, bo oni doskonale o tym wiedzą. My mamy kontakt z wieloma duchownymi, którzy mówią, że tak, to jest w ogóle syf, piszcie, dają nam jakieś dokumenty i tak dalej, ale po prostu są wygodni. Pardon, tylko nie podawajcie nazwiska. Nie, ja nie będę podawał nazwisk. I w każdym razie zwycięża taki oportunizm, to znaczy, że jak widzimy te osoby, które mówią o Kościele, o jakiejś jego zbawczej misji i tak dalej, no to są po prostu poprawni, ci, którzy nie wytrzymują, po prostu odchodzą i oni rzeczywiście są dość mocno stygmatyzowani. Tylko mówię, no jaka zbawcza misja? No, jesteśmy tym narodem wybranym, któremu wieszczono właśnie tego papieża, Słowianina. Święta Faustyna mówiła, że tutaj iskra jakaś tam zapłonie. No, rozmodlonym, tak? No jakie są tego owoce? To państwo po prostu widzą, tak? No to jakie to są owoce? Znaczy, tak naprawdę potrzeba nam jakiegoś humanizmu, wartości Unii Europejskiej, które są bliższe dekalogowi, chyba najbliższe w tej chwili, moda na prawa obywatelskie, no ale to Kościół boli po prostu. Oni się nie potrafią, znaczy oni potrafią się cieszyć, że ludzie się rozwijają duchowo, że walczą o prawa innych. Oni się czują zagrożeni, że to nie oni przekazują, tak? Że to nie jest po ich myśli. A w polska specyfika, bo pan pytał o duchowieństwo, no to jeszcze jest takie cwaniactwo. Tak? My piszemy na ten temat dużo, że no, na całym świecie jednak, przynajmniej na zachód od Odry, no jest jakiś cywilizowany system wynagradzania księży.
Są jakieś rady parafialne, które sprawują rzeczywiście jakąś kontrolę nad tym, jak są wydawane pieniądze, a w Polsce to kompletnie nie działa, tak po prostu. Nie. I tak to wygląda, czyli to cwaniactwo jeszcze na dodatek. Czy są jeszcze jakieś pytania? Na czacie może ktoś zapytać. Dobra. Jeżeli mamy sytuację niejasną finansową, to możemy domniemywać, że 10% z tego, co Kościół dostaje od państwa, co zagrabili Głódź i inni, idzie do Watykanu. W związku z tym Watykan ma tak duże pieniądze z Polski, że nie chce podjąć żadnych kroków. Naprawczych. Ja myślę, że ile... W ogóle jest pytanie, jakimi funduszami Kościół dysponuje, to jest dobre pytanie. Nam się... Znaczy, no, dla nas najbardziej wiarygodne są, znaczy miarodajne są te liczby konkretne, które podajemy, to jest 17-19 miliardów złotych. Taka kwota padła, jak Zygmunt Solorz, który jest takim człowiekiem bardzo operatywnym, zaproponował episkopatowi taką aplikację związaną z elektronicznymi płatnościami za pogrzeby, za śluby, za tacy i tak dalej. No i padło pytanie, no jakim wy budżetem dysponujecie? Oni mówią 17-19 miliardów. Ja myślę, że to trzeba pomnożyć przynajmniej przez 4, bo te pieniądze są dość mocno rozkradzione. No nie ma kontroli, to ludzie kradną. To nie ma o czym w ogóle gadać, tak? Znaczy ja myślę, że to jest w ogóle temat, który się nam dopiero otworzy. Dopiero tam w Stanach Zjednoczonych żąda się jakichś raportów finansowych, żąda się obrotów bezgotówkowych. W Polsce tego zupełnie nie ma, tak? Nawet nie wiadomo, na co te pieniądze idą. No, nasz znajomy Piotr Szeląg powiedział nam takie charakterystyczne zdanie, że Kościół równie dobrze może powiedzieć, że jest biedny, jaki jest bogaty, no ale kogoś, kto by to zweryfikował, to nie ma. Jedno jest pewne, jest największym posiadaczem ziemskim, zaraz po skarbie państwa. Ja mówię, ja wracam do tego Głodzia. Tak? Słyszeliśmy też o jakimś takim wystawnym życiu Skworca. Piszemy dużo o udziale biskupa Libery w tym procederze odzyskiwania tego mienia kościelnego przed komisją majątkową. Tam się to skończyło aktami oskarżenia. Tego nie wiemy. To znaczy, dopóki ludzie, może inaczej, ludzie już o tym myślą, bo badania pokazują, że Kościół jest bardzo źle, przynajmniej episkopat postrzegany, dopóki politycy, tak, no bo jednak oni tworzą prawo, nie spojrzą w badania opinii publicznej, które jednoznacznie wskazują, jak bardzo źle polskie społeczeństwo myśli o biskupach i nie będzie się bało opiłowywać jednak te przywileje, to nic tutaj się nie stanie po prostu. Proszę zobaczyć, jaki był lament Gądeckiego, który w ogóle nie zabiera głosu w jakichś ważnych sprawach społecznych. Tego człowieka jakby nie było, tak? Ale Stasiu mówi często, że jak trzeba się upomnieć o Związek Zawodowy Biskupów, to się upomni. Tam się, w tym całym Nowym Ładzie, a w zasadzie bez władzy Morawieckiego, jest jakiś niuans dotyczący podatków, z którego wynikało, że księża, którzy płacą jakieś śmieszne podatki, tyle co kot napłakał, mają trochę więcej zapłacić, no to on już jakiś protest wystosował i o mało co nie powiedział, jak ten biedny Kościół jest prześladowany. Znaczy, bardzo ważnym elementem sanacji Kościoła jest kontrola nad jego finansami. Znaczy, no, przynajmniej jakaś kontrola taka, żebyśmy wiedzieli, jakimi środkami ten Kościół obraca. Ja nie wiem, podejrzewam, że no bo jeżeli to jest według oficjalnych danych podawanych przez księży 17-19 miliardów, ja myślę, że to jest o wiele więcej. To jest bardzo pokaźna kwota. Jest pytanie, co z tym się dzieje, nie? Tutaj pytanie. To ja mam pytanie do pana Obirka. Dlaczego ta, nazwijmy, stadionowa religijność jest gorsza od tej indywidualnej, skupionej? I co wobec tego pan sądzi o amerykańskim kościele, który może jest najbardziej taki tańczący i zbiorowy?
Czy ona jest gorsza czy lepsza? Ona jest inna. To znaczy w tej, pewnie myśli pan o tych teleewangelistach, którzy gromadzą rzeczywiście po 100 tysięcy nawet wiernych każdej niedzieli. To są stadiony. One żyją rzeczywiście tymi, tam są różny typ muzyki, który wytwarza taki trans zbiorowy. Myślę, że to nie można tego nazywać religią, tych doświadczeń takich masowych. To bardziej mi się kojarzy z przeżyciem, nie wiem, koncertu rockowego, meczu takiego czy innego. To są masowe przeżycia, które oczywiście mają ten komponent tworzenia wspólnoty i przynależności. Albo jak się mówiło w Polsce w czasie pierwszych pielgrzymek, zobaczyliśmy siebie, policzyliśmy siebie. To jest na przykład to w innych zupełnie kontekstach, na przykład te strajk kobiet, Czarny Poniedziałek, strajk po tym aborcyjnym dekrecie Trybunału pani Julii, tak. To są ważne przeżycia społeczne, znaczy tworzą ważne tożsamościowe jakieś przeżycia. Natomiast jak sama nazwa w różnych językach, w polskim również, religio, to jest łacińskie słowo mówiące o łączności. Religare, łączyć człowieka z Bogiem, jeżeli mówimy o religii. I to się zawsze odbywa. Może dlatego, że jestem byłym jezuitą, no, jak mi niektórzy mówią, raz jezuita, zawsze jezuita, no więc niech będzie, zawsze jezuita. Więc na przykład w duchowości jezuickiej jest niezwykle ważne to przeżycie rekolekcji indywidualnych. Również jezuici świeckim udzielają tych rekolekcji, zamkniętych. To jest 8 dni, to jest czasem miesiąc, jeżeli ktoś się zdecyduje na taką głębszą refleksję nad swoim życiem i to jest budowanie tej autonomii. Człowiek siebie odkrywa w tym doświadczeniu łączności, dialogu, rozmowy z Bogiem. Ja tego, można to nazwać właśnie doświadczeniem tête-à-tête, naprzeciw drugiej osoby. Jeżeli jesteśmy w kategoriach religii monoteistycznych, gdzie Bóg osobowy jest jakby istotny. Natomiast w takich masowych przeżyciach to tworzy się to, co socjologowie religii nazywają fundamentalizmem religijnym. To, co pojawiło się, proszę zauważyć, równolegle, to nie jest tylko kwestia katolicyzmu czy chrześcijaństwa. Na przykład w islamie, który był rozbity na wiele różnych krajów. Islam, miliard ludzi. Rzadko dla mnie na przykład było dużym zaskoczeniem, że największym krajem islamskim to jest Indonezja. Tam jest 200 milionów muzułmanów. Ale jest to zupełnie inny islam niż w Iraku czy w Iranie. Ale właśnie od 79 roku, od rewolucji Chomeiniego, mamy do czynienia z taką zbiorową histerią religijną, fundamentalizmem religijnym. Niektórzy religioznawcy, znawcy islamu mówią, że to nie jest islam, tylko to jest islamizm, czyli upolityczniona forma islamu, gdzie ważniejsza jest właśnie ta misja, żeby wszyscy muzułmanie byli tacy, jak chciał Chomeini. Tak? Przepraszam, że to powiem, ale w kategoriach antropologa kultury znowu to opisuję. To, co się stało od 78 roku z katolicyzmem rzymskim, to jest właśnie ten rodzaj iranizacji katolicyzmu. To znaczy takiego fundamentalistycznego przeżycia, że im więcej nas będzie, tym będzie lepiej. I te głosy właśnie dysydentów, takich jak wspomniany Hans King, który został pozbawiony misji kanonicznej, jeden z o najwyższym IQ teologów katolickich, Szwajcar, czy wielu innych, dziesiątki, teologowie wyzwolenia, teologowie zaangażowani w dialog międzyreligijny, którzy angażowali właśnie tą swoją osobistą łączność z Bogiem, która im kazała się angażować w przemiany kulturowe katolicyzmu. Oni byli przez tą dwururkę, jak czasem mówimy, Ratzinger, Wojtyła, skazywani na milczenie i na nieobecność, bo ważny był głos
trzymania z Kościołem. Sentire cum ecclesia. Słyszałem, że nawet podręczniki są takie, wierzę w Kościół. Tak, moja córka mi pokazała w siódmej klasie. Więc to oznacza, że nie wierzę w Boga. To nie znaczy, że ja we wspólnocie odkrywam moją osobistą więź z Bogiem, ale jestem częścią sfanatyzowanego tłumu. I to jest niebezpieczne. Dlatego to jest jakościowo bardzo różne. Ja może bym dodał jeszcze taką kwestię, bo to też się wiąże z taką opresyjnością religijną w rodzinie, tak? Jeżeli to tak wygląda, że nasza tożsamość religijna jest nasza tożsamość rodzinna, nasze więzi wiążą się właśnie z praktykowaniem właśnie pewnego takiego powierzchownego życia religijnego. Ja myślę, że jesteśmy teraz tego świadkami, że to wielu młodych ludzi to odrzuca, to powoduje też konflikt, bo starsi mają poczucie winy, że to jest jakiś ich problem, że oni jakoś nie dopilnowali czegoś, tak? A ja słyszałem tutaj anegdotę taką niedawno, że ktoś sobie tłumaczy, że młody człowiek odszedł z kościoła, bo ksiądz, który udzielał tam chrztu, nie jest już księdzem. No absurd po prostu, proszę Państwa. Ale to też jest traktowane w kategorii jakiejś takiej porażki. I myślę, że to dodatkowo źle wpływa. Ja bym chciał też jeszcze powiedzieć o takim jednym aspekcie, który jest nowym zjawiskiem w naszym społeczeństwie. Mianowicie my od jakiegoś czasu jednak korzystamy z pomocy psychologicznej. No, spotykamy się z tą otchłanią, którym jestem ja sam. Zadajemy sobie pytanie, jakim ja jestem. Co oznacza dla mnie szczęście, jak to się realizować. Myślę, że właśnie życie w takim opresyjnym systemie, w którym żyliśmy przed 89 rokiem, ale też tym, w którym teraz żyjemy, bo ten system rzeczywiście się robi opresyjny, z taką jeszcze zblatowaniem się właśnie z tą katolickością, był zainteresowany, żeby tworzyć pewien format człowieka, format pewnej osobowości, format jego życia religijnego, format, jak on spędza święta, jak on postępuje. No ludzie od tego odchodzą, znaczy mówią tak, nie będę żył z jakimś pijakiem w domu po prostu ze względu na dobra swoje dzieci. Ja nie będę słuchał tutaj, co mi mówi biskup, że mam 77 razy wybaczać, tylko po prostu wezmę odpowiedzialność za moje dziecko, tak? Ja będę decydował, jak chcę żyć, nie będę ukrywał swojej tożsamości seksualnej. Na szczęście taki namysł jednostkowy nad tym, kim ja jestem, no przeżywa chyba jakiś renesans, z tego co ja słyszę. W zasadzie bardzo dużo osób jest w jakichś terapiach, bardzo dużo osób no chce po prostu odkleić się od pewnej dotychczasowej formuły, która się nie sprawdziła i która nie ma prawa się sprawdzić w społeczeństwie obywatelskim. I to jest takie nowe zjawisko. Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, to jest bardzo symptomatyczne. Marek Jędraszewski do tej palety wrogów, bo on tam już ekologizm, wegetarianizm, mniejszości seksualne, ostatnio powiedział, że psychologowie również są jakimś takim zagrożeniem. I to nie dziwmy się temu po prostu. Uświadamiają ludzi. Nie, no absolutnie. Znaczy ja myślę, że dopóki doktryna pewna kościelna i ten tak zwany urząd nauczycielski kościoła nie wejdzie w jakiś dialog z nauką po prostu, z nauką, a jak zdrowym rozsądkiem, tak, w kwestii polityków, no nie wejdzie właśnie, znaczy ja w ogóle mam taką teorię, ja nie jestem odkrywcą, tak, że Kościół rzymskokatolicki stał się niestety pewną jakąś antrapą, która funkcjonuje sama dla siebie po prostu. No proszę Państwa, no, jeżeli ktoś chce być porządnym człowiekiem, no to ma ten dekalog, nie kradnie, nie wiem, jak ma żonę, to już nie cudzołoży, tak, generalnie. Nie mówi fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swego. Czci, jeżeli ktoś zasługuje na tą część tego swojego rodzica i nie potrzebuje do tego, nie wiem, infułatów, prałatów, jakichś tam kanoników, nie wiem, to, żeby go dotknął ktoś, pobłogosławił, uświęcił i tak dalej. Nie? No po co mu to jest potrzebne? Przecież to jest proste generalnie. A zobaczcie Państwo, do czego to doprowadziło, że właśnie zorientowanie się na ten egoizm na samym sobie doprowadził do tego, że w kościołach naucza się ludzi nienawiści, tak? Po prostu. Jaki to jest paradoks, jakie to jest okrutne, jaki to jest chichot historii, do czego to prowadzi.
No proszę Państwa, ja przy okazji beatyfikacji zaczynałem promocję Stanisława Nie było, uciekł do Izraela, książki naszej. Byłem w Częstochowie i z takiej ciekawości reporterskiej, bo to było, byłem tam, zaproszono mnie na wieczór autorski, z ciekawości reporterskiej mówię, pójdę, zobaczę. Minąłem po drodze szkaradny pomnik Wyszyńskiego. No ja naprawdę, ja nie wiem, kto te pomniki robi. Proszę Państwa, czemu one są takie brzydkie? Czy nie można tego człowieka zrobić uśmiechniętego? Czemu on jest taki zbolały, jakby go wszystkie zęby bolały, jakby go ktoś... Czemu tak jest po prostu? Czemu ci ludzie się nie uśmiechają? Co to jest za przekaz, że mamy chodzić też tacy smutni jacyś? To jest pierwsza rzecz. I potem wchodzę do tej najważniejszej chyba świątyni w Polsce i słyszę, że od jutra już, proszę Państwa, już od jutra święty prymas Wyszyński u samego Boga będzie nam pomagał w tych trudnych czasach wyzwań tam bronić naszej ojczyzny. No co trzeba mieć w głowie po prostu? Przed kim bronić naszej ojczyzny? Przed samym sobą, przed Kościołem katolickim. Co oni opowiadają? Nie? Proszę zobaczyć, że jakie to jest szkodliwe. Tak? I prowadzą się małe dzieci tam i one słuchają po prostu, że są jacyś wrogowie, a my jesteśmy ten bohaterski naród polski. Proszę się zastanowić po prostu. Kaczyński mówił o pedagogice wstydu. No, a to jest pedagogika lęku po prostu jakiegoś. Słyszałem taką anegdotę wczoraj od Tomasza Piątka, taką polityczną, że w PiS-ie są ludzie, którzy doskonale udają idiotów i Marek Suski. Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Ja bym chciała przekazać pytanie z czatu. Jaka jest przyszłość Kościoła w Polsce? Znaczy ja myślę, że wie Pani, no generalnie ja byłem w Zurichu też na spotkaniu autorskim i ja tam już mogę powiedzieć Państwu, jaka jest przyszłość. Znaczy to są wspaniałe zabytki generalnie, o które Państwo dba. To są miejsca ekumeniczne, to znaczy to są miejsca takie, gdzie mogą przyjść pomodlić się luteranie, chrześcijanie, prawosławni, każdy ma tam swoją godzinę, ateiści. Ja Stasiu z takim sentymentem mówi na temat katedry Martiniego, otwartej dla ateistów, kościół ateistów. Ja myślę, że jakiejś duchowości, jakiejś takiej prawdy o sobie, to jest właśnie ta struna, która zawsze będzie na nas działała. No chcemy jakoś się łączyć, jakoś się wyżalić, poznać siebie, odpowiedzieć sobie na fundamentalne pytanie, jak żyć, tak, generalnie. I to zawsze będzie atrakcyjne. I religia, taki program atrakcyjny, no potencjalnie w swoim zasobie po prostu ma. A przyszłość będzie taka po prostu, że czym bardziej kościoły będą się wyludniać, tym ci starsi panowie będą się bardziej wściekać i bardziej będą pomstować na rzeczywistość po prostu. Znaczy nie podejmą takiej refleksji, że oni odchodzą, bo my się tak głupio zachowujemy, bo się głupio zachowywaliśmy, bo tego nie rozumiemy. No będą pomstować i będzie coraz mniej. Z tego, co słyszę, łączy się parafie. Są niektóre seminaria, w których nie ma w tym roku chętnych, żeby podjąć naukę. Tak? Więc no, jaka przyszłość będzie? No, będzie taka, że myślę, że zostanie jakaś garstka ludzi. Może w końcu przyjdą jacyś ludzie odpowiedzialni, ale ten kościół z całą pewnością będzie inny i będzie się demokratyzował po prostu. My w książce jeden z ostatnich rozdziałów poświęcamy takiej grupie, która jest jedną z najszybciej rosnących grup w Kościele, czy w ogóle w społeczeństwie amerykańskim, tak zwani nuns, czyli myślę, że najlepsze polskie tłumaczenie to są bezwyznaniowcy. Ludzie, którzy uznają wagę religii w ich życiu, natomiast w rubryce do jakiego kościoła należą, piszą non, stąd nons, czyli nie należą do żadnego kościoła. I myślę, że to nie tylko ja myślę. Jeden z zaprzyjaźnionych z nami teologów amerykańskich, Peter Fan, napisał taki fantastyczny tekst pochwalający właśnie tych bezwyznaniowców. Według niego i wielu innych teologów i socjologów religii, ci nons, czyli ci bezwyznaniowcy, wyznaczają takie nowe trajektorie, które religie instytucjonalne jeszcze nie zasymilowały, boją się ich.
To znaczy nasze myślenie o religii z oczywistych historycznych względów łączy się z instytucjami. Natomiast przyszłość religii jest właśnie taką przyszłością, i tu bym nawiązał do tego pytania wcześniejszego na temat różnicy między masowym a indywidualnym przeżywaniem religii, że właśnie przyszłość jawi się właśnie w takich kategoriach zindywidualizowanych. To, co mówił chociażby Carl Jung o tym, o indywidualizacji, odkryciu własnej podmiotowości. I to się pokrywa mniej więcej z ustaleniami różnych nauk szczegółowych, jak na przykład historii religii. Również socjologowie, którzy się nigdy nie interesowali religią, piszą o religii dzisiaj. Taki Ulrich Beck, znany również w Polsce, o społeczeństwie ryzyka pisał. Jego ostatnia książka, niestety nie przetłumaczona na język polski, to jest Das eigene God, że każdy z nas ma swojego Boga. I on tam się odwołuje w pierwszych partiach swojej książki do takiej myślicielki, znanej również w języku polskim, jej listy, jej pamiętnik został przetłumaczony, Żydówki holenderskiej, Etty Hillesum, która właśnie się wadzi z Bogiem, rozmawia z Bogiem, pisze, on mówi, że to jest właśnie przykład tego swojego Boga. Ona miała swojego Boga. I takich przykładów mamy bardzo dużo. To znaczy, nie ma w tym nic złego, że mnie, na przykład mnie osobiście, Kościół nie jest do niczego potrzebny. Ale mam taką słabość religijną, tak? Jestem muzykalny religijnie, jak mówił Weber o sobie, że on był niemuzykalny religijnie. I są jedni tacy, drudzy niemuzykalni. I chodzi o to, że nie ma w tym nic złego, że żyjemy w świecie, którym można być muzykalnym religijnie, lubić religię, lubić poczytać sobie Biblię, czy Koran, czy Upaniszady, czy cokolwiek. A można, tak jak Stanisław Lem, kiedyś miałem okazję z nim rozmawiać na ten temat, mówi, u mnie jest taka półka z napisem religii, ale ja tam nie zaglądam. Mnie to po prostu nie interesuje. I w niczym to nie przeszkadzało mu być wspaniałym humanistą, wielkim człowiekiem, zatroskanym również o moralną kondycję dzisiejszego świata. Czyli dla mnie przyszłość będzie właśnie taka, żebyśmy się nie pozabijali, to musimy... Powiem rzecz może dyskusyjną, ale chętnie na ten temat podyskutuję. Żeby się nie pozabijać, żeby stworzyć lepszy świat, trzeba opuścić istniejące kościoły. Bo one, jak tutaj w tym miejscu powiedziała Magda Środa nie tak dawno, w ubiegły czwartek, religia wyczerpała swój potencjał kulturowy. Pozostał tylko potencjał negatywny, niszczycielski. Tworzenia wrogów, niszczenia substancji porozumienia międzyludzkiego. I to jest bardzo poważne oskarżenie. Można się nim zgadzać albo nie, ale trzeba go poważnie brać pod uwagę. Chciałam zadać pytanie, ale zdaje się, że pan profesor odpowiedział już na nie. Czy panowie są większymi optymistami niż profesor Polak i uważają, że system kościelny można reformować, czy nie ma czego reformować i trzeba go zniszczyć, czy pozwolić mu upaść może w ten sposób? I drugie, przepraszam, drugie pytanie, czy obecne społeczeństwa, ja nie mówię tylko o polskim społeczeństwie, są przygotowane na życie bez kościoła? Ja myślę, że przygotowują się z całą pewnością do tego życia bez kościoła. Dla młodego pokolenia naprawdę to nie jest rzecz jakaś taka traumatyczna, bo ci ludzie rodzili się w nowej rzeczywistości jednak. Nie są obciążeni tym jakimś takim, ja mówię paradygmatem często, ale pewnym sposobem funkcjonowania. To znaczy oni szukają tego sposobu funkcjonowania, co często jest przyczyną niezgody ze strony ich rodziców i tak dalej. Ale z całą pewnością to są osoby, które poszukują. I ja powtarzam to często, że dla nich Kościół katolicki to jest temat mało sexy. Oni po prostu nie interesują się. Nie? Do tego stopnia nawet, że gdzieś jakieś informacje, jakieś pedofilii, nadużyciach, to,
to ich za bardzo nie interesuje. To znaczy, myślę, że ich przyciąga, nie wiem, no, ostatnia ta piosenka Big Cyca, nie wiem, czy państwo widzieliście o Dziwiszu, czy tam jakiś przebrany za Muchomora Dziwisz, to jeszcze ich jakoś tam kręci, śmieszy, tak? Odpowiadam o to, być może tak, naprawdę poważnie mówię, że ich to po prostu nie interesuje, tak? To jest kwestia taka. Natomiast jeśli chodzi o pierwsze pani pytanie, no to ja powtarzam, Stasiu, myślę, że powie to samo. Ten system po prostu zbankrutował. System, który, ramy systemowe w tej korporacji, w której ona funkcjonuje. Kościół się szczyci od 2000 tradycji i tak dalej. Proszę państwa, ile monarchie, ile cesarstwa funkcjonowały, proszę zobaczyć. No, to nie jest tak, że Kościół jest takim pępkiem świata i tak dalej. Nie wiem, no niech funkcjonuje, nie wiem, czy będzie funkcjonował jeszcze 1000 lat, 100 lat, 200 lat czy 300. No tylko historia pokazuje, że struktura monarchiczna w ogóle zbankrutowała jako ciało pewne polityczne, jako pewien twór polityczny, tak, generalnie. A przynajmniej próbowała się reformować. No, przełomem miał być XVI wiek, niestety skończyło się kontrreformacją, jeszcze większym drylem, jeszcze większą traumą związaną z reformacją, ale Kościół ten duży swój potencjał utracił. I myślę sobie, że jeżeli Kościół będzie funkcjonował dalej w takim systemie, braku jakiegoś wymiaru sprawiedliwości przejrzystego, wewnętrznego albo oddania pewnego sądu jakiejś wyspecjalizowanym, nie wiem, fachowcom jakimś. Jeżeli Kościół nie będzie upubliczniał danych dotyczących nadużyć, jeżeli nie będzie składał raportów finansowych, po prostu ludzie nie będą chcieli w tym Kościele funkcjonować, bo proszę państwa, tak funkcjonują mafie, tak? No i powinna być jakaś elementarna jawność taka, nie? I mówię jak struktury prawne, które my znamy, korporacje, państwa, w jakim kierunku one ewoluowały i co było determinantą tych zmian. No presja, tak? Po prostu odrzucenie, nie wiem, pańszczyzny, no pewnych modeli, które my znamy po prostu z historii, które doprowadziły do pewnych rewolucji, tak? No bo przecież to tak się kończyło, więc ja myślę sobie, że jednak w Polsce no to będzie tak po prostu jak na zachód od Odry. No my idziemy tam po prostu w tym kierunku. No nie mamy innego jakiegoś modelu. Te kościoły będą się wyludniać. Będzie problem z ich finansowaniem. Myślę, że politycy jednak coraz mniej będą zainteresowani, no bo po prostu nie ma z tego elektoratu, tak? Za chwilę się okaże już. I to się problem sam rozwiąże z tym, że te kościoły się wyludnią. Natomiast na pytanie na to, co będzie z ludźmi, ja myślę, że tak jak Stasiu, że to nie tylko w Stanach Zjednoczonych ta grupa na on się rozwija, ale u nas też. Tylko że u nas niestety się nie zadaje takiego pytania. Ja znam wiele osób, myślę, że jest bardzo dużo ich, nie wiem, czy są setki, tysięcy czy miliony ludzi w Polsce, którzy mówią tak, na przykład wierzę w Boga, tak? Ale nie chcę mieć z tą instytucją nic wspólnego. I to jest właśnie dla mnie nonc, tak, generalnie. I proszę państwa, takich ludzi jest w Polsce miliony. Jest miliony. Ja powiem szczerze, że wiele osób generalnie nie robi jakiejś apostazji, tak, dlatego że wychodzi z takiego założenia, no to ja mam jechać gdzieś tam do mojego tego Narola, Krosna Odrzańskiego, jakiegoś tam, żeby jakiemuś tam... Do Białogardu, wie pan to, do Białogardu pod Koszalinem, tak? No więc i to jest jakiś problem, ale myślę, że takich ludzi jest już całe po prostu mnóstwo. Znaczy dla mnie takim wyznacznikiem tego, że jednak to myślenie jest, no to jest to, że ludzie jednak kupują tą książkę, tak? To jest trzecie czy czwarty dodruk już tej książki w ciągu miesiąca, tak? To jest w ogóle niesamowity jakiś... dziękujemy. To pokazuje, że myślę rok, dwa, myślę, że z 5-10 lat temu tego by nie było, tak? No, są skanalizowane pewne emocje po prostu w nas i my szukamy pewnego potwierdzenia, bo to jest naturalny proces, że jak się zastanawiam, denerwuje mnie to, no to szukam jakichś źródeł, żeby mnie to przekonało. Nie wiem, czytam artykuły, oglądam filmy. Ja tylko króciutko na bardzo precyzyjne pani pytanie o profesora Polaka i jego książkę, znakomitą zresztą, System Kościelny. Odpowiem tak, my oczywiście się przyjaźnimy i rozmawialiśmy wielokrotnie o tym. I to jest książka no niezwykle precyzyjna. To jest jak struktura kryształu.
No, jest jednak pewien problem. Czy rzeczywiście Kościół już wyczerpał swój potencjał? Bo to jest ten pytanie też Magdy Środy. Wiem, że profesor Polak razem z żoną piszą drugi tom. Jakby tłumaczący czy próbujący zrozumieć, jak to się dzieje, że ta niereformowalna instytucja, która żadnej reformy nie podejmuje, a co podejmuje, to jest zwykle wymuszane przez zewnętrzne naciski, trwa 2000 lat. Więc zobaczymy, jak ten drugi tom się ukaże. Natomiast ja bym powiedział tak, że każde pokolenie przeżywa taki moment nieznanego i my nie wiemy, czy to, co przeżywamy obecnie, to jest ten moment gąsieniczki, która się przepoczwarza w motyla. Ja jako niepoprawny optymista trochę w to wierzę. To znaczy, że ten Kościół obecny to jest ta ćma potworna, albo raczej gąsienica. I właśnie w momencie, kiedy się odrzuci te instytucje, to zaczniemy właśnie jak te motyle wielobarwne i kolorowe fruwać i cieszyć się życiem. Ufam, że tak będzie. Tym optymistycznym akcentem musimy powoli kończyć spotkanie. Ja tylko chciałam jeszcze zapytać na koniec, to kiedy ta książka o Janie Pawle II? No, Stasiu, wygadałeś. Pracujemy nad tym i naprawdę chcemy, żeby zrobić porządnie tą książkę. To nie będzie książka, która... chcemy, żeby ta książka... No była jednak mimo wszystkim wytłumaczeniem tej antropologii Jana Pawła II, tej jego pogardy wobec kobiet, tego jego rygoryzmu. Skąd to się wzięło, bo to ma pewne podstawy w jego życiorysie, w jego biografii. I myślę, że ta książka pojawi się, kiedy już będziemy na to przygotowani, a myślę, że coraz bardziej jesteśmy przygotowani. Znaczy ja się cieszę z tego procesu, ja widzę, jak się pisze o Janie Pawle II, ja widzę, że już jest pewna koncesja, licencja dana w tych środowiskach otwartych, że można. Że można już nie tylko w pięty go tam ugryźć, ale nawet w łydkę. Także myślę, że to jest kwestia czasu, że dojdzie do dekonstrukcji dla dobra tej postaci pewnego jakiegoś takiego po prostu mitu, który jest bardzo szkodliwy, no bo to jest rzeczywiście żenujące, że ludzie, nie wiem, wiedzą, że on tam po maturze chodził na kremówki, a tak naprawdę nie rozumieją dekalogu. No i myślę, że tak jak Gomora dla nas samych była dużym zaskoczeniem, że jakby wstrzeliliśmy się w taki moment zapotrzebowania na taką krytyczną refleksję nad Kościołem polskim, bo to głównie o tym jest. Tak samo powoli wyczuwamy zmęczenie tym mitem Jana Pawła II. I to jest z jednej strony taka próba zmierzenia się z tym mitem, z tą biblioteką książek o nim napisanych, ale okazuje się, że jest wiele tekstów, które są albo skrzętnie cenzurowane, albo niszczone, ale na szczęście żyją jeszcze ludzie, którzy mają sporo do powiedzenia i chcą nam powiedzieć, więc liczymy na to, że ta książka też się pojawi w takim momencie, kiedy trzeba będzie, żeby się pojawiła. Te momenty cały czas teraz nam trwają chyba, gorącej atmosfery wokół Kościoła i to się nie zmieni. Tak. Znaczy, ja, jeden z naszych znajomych księży, nie chcę wymienić tego dobrego nazwiska, mówi, że to jest przełom w Kościele, że to jest koniec świata, że to jest katastrofa. No, co tydzień coś się dzieje. No, w Kościele się dużo dzieje po prostu i będzie się dziać. To jest w samym Watykanie, to jest wstrząsające. No, to śledztwo w sprawie kardynała Becciu. Nie wiem, czy państwo to śledzą. No, $500 miliardów zdefraudowanych. On pozywa La Republikę, bo twierdził, że zostałby papieżem. Wycenił ten pozew na kilka milionów dolarów. Proszę państwa, to jest absurd, to jest ośmieszające. No, tutaj mamy głodzia, z jakimiś ciemnymi typami się spotyka. Wiemy, że wiele śledztw dziennikarskich się toczy. Za chwilę filmy kolejne redaktora Gutowskiego. Wiem, że to w tym tygodniu czy w następnym już kolejna emisja. No, Kościół będzie przez jakiś czas jeszcze jakimś takim hot tematem i trzeba korzystać i dlatego piszemy. Czyli Gomora 2 też może jeszcze z tego wszystkiego. Dziękuję za rozmowę, dziękuję państwu. Dziękujemy za zaproszenie.